gościem dzisiejszego programu jest Georg Smuda, właściciel firmy Smuda Consulting. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę zapiąć pas. Panie Georgu, dane gospodarcze pokazują, że niemiecka gospodarka zwalnia, a w zasadzie wyhamowuje. Z kolei jest ona odpowiedzialna za 27% eksportu z Polski. Jak polskie firmy powinny się przygotować na tę sytuację, na tę recesję na niemieckim rynku? Wszystkie wskazówki już od dłuższego czasu, od roku, od półtorej roku wskazują na to, że tak jak pani powiedziała, nastąpi spadek albo i recesja w Niemczech, chociaż to ostatnio, z ostatniego miesiąca znowu wskazówki pokazują jakby odbicie małe, ale jednak większość fachowców mówi, że tak będzie. To jest zależnie od branży. Niektóre polskie firmy w branży motoryzacyjnej będą mieć bardzo trudno wyjść z tej sytuacji. Dlaczego? Bo są bardzo mocno powiązane z niemieckimi firmami. I tam z dużym prawdopodobieństwem z powodu tego przejścia tutaj głównie w samochodach z diesla na elektryczne czy na wodorowe ta recesja może nastąpić. Ale z drugiej strony mamy całą gamę branż, głównie budownictwo, w którym na razie nie widać recesji i prawdopodobnie ona nie nastąpi, ponieważ zarówno firmy, jak i osoby prywatne w Niemczech inwestują i wygląda na to, że będą dalej inwestować w budownictwo, w biura, w mieszkania, a w branży budowlanej polskie przedsiębiorstwa są bardzo mocne i myślę tutaj na razie nie widzę ryzyka, że to pójdzie w dół. Gdybym miała firmę w Polsce i chciała założyć w Niemczech, albo nie miała firmy w Polsce, ale chciała założyć w Niemczech, co powinnam zrobić, jakie przeszkody na mnie czekają na tamtym rynku? W gruncie rzeczy nie trzeba się tego obawiać. To jest podobne zasady są jak w Polsce. Jeśli ktoś jest w stanie w Polsce przygotować czy zbudować firmę, jest w stanie tak samo w Niemczech to zrobić. Oczywiście jest bariera językowa, parę innych rzeczy, które trzeba przestrzegać na tym rynku, ale są firmy, które pomogą w tych czynnościach. Sama zasada budowy, funkcjonowania firm, obojętnie czy zwyczajnych, jednoosobowych firm, czy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jest praktycznie identyczna jak w Polsce. A na niemieckim rynku się trudniej prowadzi firmę niż w Polsce, czy wprost przeciwnie? Też bym to porównał. Niektóre rzeczy oczywiście są trochę łatwiejsze, niektóre rzeczy są trudniejsze. Na pewno łatwiejsze jest to, że jest jednak większa stabilizacja prawna. Zmiany następują dużo wolniej. W Niemczech, tak. Dużo wolniej można się przygotować na to. Same prowadzenie jest prawie identyczne. Skąd wy tyle wiecie? Skąd pan tyle wie o niemieckich firmach, o prowadzeniu firmy w Niemczech? Ja sam mieszkałem z rodziną prawie 17 lat w Niemczech. Tam też miałem swoją firmę, czy nawet dwie firmy. Jedna w kierunku IT, druga właśnie w konsultingu. I już wtedy doradzałem firmom niemieckim, które wchodziły na teren Polski. I przez ostatnie 12-13 lat przygotowujemy tu już jako polska firma, czyli w odwrotnym kierunku przygotowujemy polskie firmy na wejście na rynek niemiecki. I austriackie również, kraje niemieckojęzyczne, czy tylko Niemcy? W gruncie rzeczy na początku to było przewidziane Niemcy, Austria i Szwajcaria, ale na rynku niemieckim mamy tak dużo do zrobienia, tyle polskich firm wchodzi na ten rynek, że praktycznie profesjonalnie możemy zająć się tylko jednym rynkiem, a najpewniej czujemy się na rynku niemieckim i ograniczyliśmy w pewnym momencie tylko ograniczyliśmy się na rynku, tak, na rynku niemieckim. Druga odnoga działalności firmy to jest doradztwo pracownikom, którzy pracują na tych rynkach niemieckojęzycznych w Niemczech i Austrii. Czy Polacy, w jakich zawodach Polacy tam pracują? Pracują głównie w budownictwie i związanym w tym z tymi, czyli hydraulika, elektryka, powiązane działy. Oprócz tego jednak już coraz bardziej jako pracownicy wyjeżdżają dalej w tych zawodach,
ale jako firmy już całkowicie innych w IT, w odpowiednich maszynach stawiają, przygotowują maszyny, są już bardziej wyspecjalizowane rzeczy, czyli pracownicy dalej w tych tradycyjnych zawodach, oczywiście również opieka, co jest bardzo mocnym punktem. Ale jeśli chodzi nad osobami starszymi. Tak, ale jeśli chodzi o firmy, o polskie firmy, które, czy pracownicy razem z polskimi firmami, jak wyjeżdżają, to są już specjalistyczne rzeczy często. Czy niemiecki rynek potrzebuje jeszcze polskich pracowników, choćby w kontekście tego, że otwiera się na Ukraińców? Myślę, bardzo potrzebuje. To jest głównie spowodowane też z jednej strony demografią, bo nie ma tych ludzi, niemiecka gospodarka jest jednak rozpędzona. Nawet jak, jeśli by nie była, to będzie potrzebować fachowców, a polskie firmy odróżniają się już od wielu, czy prawie od wszystkich firm wschodniej Europy, a również i zachodniej, szczególnie w budownictwie, to są profesjonalne firmy. Jaką IT opinię mają? Bardzo dobrą. Bardzo dobrą przez te wiele lat, oczywiście przez 15-20 lat temu to jechał ten jakiś pojedynczy człowiek, czy powiem mała firma z dwoma, trzema osobami i stawiała tam jakiś dom. Teraz to są już firmy, które całe firmy, fabryki stawiają przez 1-2 lata jako główni wykonawcy. W tym budownictwie już bardzo dużo rzeczy się zmieniło teraz i mają te firmy polskie, posługują się najnowocześniejszymi narzędziami, mają najnowocześniejszą wiedzę i są w stanie praktycznie wszystko zrobić, przygotować to, co jest na rynku niemieckim potrzebne i wyróżniają się jednak jakością od pozostałych firm, które do Niemiec przyjeżdżają. A na czym polega Wasza pomoc dla pracowników zatrudnionych w Niemczech, czy to w polskich, czy niemieckich firmach? My przygotowaliśmy jako Smuda Consulting Intertax, przygotowaliśmy całą gamę. Wszystko, co ci pracownicy potrzebują, czyli od zwrotów podatków, po zasiłki rodzinne, po zwroty z kasy urlopowej. Wszystko, co dany pracownik potrzebuje oprócz pracy, ale całą tą obsługę dookoła jesteśmy w stanie tutaj pomóc temu pracownikowi. Polscy rządzący różnych szczebli winszowaliby sobie, żeby Polacy, którzy wyemigrowali za chlebem, wracali do Polski z tą wiedzą, którą tam zdobyli, nierzadko z kapitałem zgromadzonym. Jakie w Pana ocenie warunki powinny być w Polsce, a jakie czynniki zmusiłyby ich do powrotu z Niemiec, czy skłoniły do powrotu z Niemiec? Ja myślę, że to nastąpi. Polska idzie w odpowiednim kierunku już od wielu, od 20 lat praktycznie się rozwija. I tego nie można w ciągu roku, dwóch czy dziesięciu lat przeskoczyć. Ja zawsze mówię, ci młodzi ludzie mają jedno życie i oglądają, gdzie im będzie prościej. Tylko ten punkt, który spowoduje to, że pracownicy z Polski będą w dużej części przyjeżdżać z powrotem, ja myślę, że on nie jest już daleki. Tutaj jeszcze oczywiście zarobek musi być wyższy, poukładanie parę innych rzeczy dookoła, ale z mojego czucia myślę, że ta droga nie jest daleka już do tego. Ten punkt, który nastąpi, że część zostanie, bo swoje rodziny tam założyła, ale część ludzi przyjedzie z powrotem. Najnowszym takim biznesowym dzieckiem Smuda Consulting to jest taka część marketingowa w obszarze wsparcia dla firm właśnie działających w Niemczech. Na czym to wsparcie polega? To jest ta praktycznie jako trzecia firma wyjdzie w następnych kilku miesiącach i pod nazwą SC Media. My to od 3-4 lat przygotowujemy już i to będzie z jednej strony będzie takie tradycyjna firma marketingowa, która umożliwia firmom wejście na rynek niemiecki od zwykłego banera, profesjonalnej strony internetowej, ale aż po przygotowaniu, mamy własne studio nagrań, aż po własne studia nagraniowe. To jest z jednej strony, ale z drugiej strony posiadamy dwie gazety na przejściu Polska-Niemcy. Jedna w języku polski, mówiąca o Niemczech, to jest punkt.media i druga w języku niemieckim o dzisiejszej gospodarce, kulturze i sporcie polskim i to jest Poln Journal. I chcemy kompleksowo przygotować nie tylko materiały dla tych firm, ale również możliwość tych materiałów, z tymi materiałami dojść do klienta, czy to firmy, czy to osoby prywatnej w krajach niemieckojęzycznych. I przez te gazety chcemy to przygotować.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Miło by mi było pana gościć. Dziękuję bardzo.